Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i jak Wam ostatnio mówiłam, znowu będzie projekt Denko, z tym, że zamiast kolorówki pokażę Wam produkty, które służyły mi do pielęgnacji, wszelkiej pielęgnacji, także trochę tych opakowań się zebrało, więc tak sobie myślę, że czy to nie będzie pierwszy krok w porządkach świątecznych, czy też wiosennych. Pozbędę się tych opakowań, a później obym zrobiła kolejne kroki, nie wiem, na przykład mycie okien, tak, które cały czas tutaj na mnie czeka. Ale to nic, najpierw pozbędę się pustych opakowań, a później zobaczymy, co będzie dalej. Z tych dwóch toreb wyjęłam kosmetyki do pielęgnacji swojej skóry twarzy. I może zacznę od oczu. Mam tutaj taki produkt, który mnie bardzo, bardzo zadowolił, bardzo mnie zachwycił. Ja o nim i o tym drugim też opowiadałam Wam w mojej aktualnej pielęgnacji twarzy, tej ostatniej. To jest produkt taki płynny, wodnisty, naturalny, firma Helixium. Bardzo go polubiłam. On jest tutaj zakończony taką kuleczką, więc ten produkt rozprowadzałam sobie na skórze wokół oka. Ta kuleczka tak chłodziła też moją skórę, ale też przepięknie rozprowadzała właśnie ten płynny kosmetyk, który dawał taką pierwszą, lekką warstwę nawilżenia. On się samodzielnie Wam nie sprawdzi. To jest taki pierwszy jakby etap mojej pielęgnacji twarzy, przepraszam, skóry wokół oczu, i ostatnio używałam trzech kosmetyków i niestety z tych trzech dwa skończyły mi się, i ten właśnie z Helixium serdecznie Wam polecam. Jeśli chcecie coś więcej wiedzieć, to zajrzyjcie właśnie do tej mojej ostatniego filmiku z aktualną pielęgnacją. A tutaj jest rewelacyjne serum pod oczy i to jest firma Estederm, i to jest takie serum o intensywnym działaniu za pośrednictwem kwasu hialuronowego. I rzeczywiście to działanie było bardzo intensywne i to serum mogłoby wystarczyć nie jednej osobie jako ostatni krok. Ja natomiast mam tą swoją suchą skórę cieniutką wokół oka i ja potrzebuję jeszcze czegoś więcej, i teraz w mojej pielęgnacji został mi tylko ten krem pod oczy z Senelle, także cały czas mi się sprawdza, jestem z niego zadowolona, ale już myślę o tym, żeby zastosować jeszcze jakiś inny produkt, bo myślę, że będę potrzebowała po tym złuszczaniu, w zasadzie skóra pod moimi oczami nie została złuszczona, ale tutaj poniżej na pewno, więc jeszcze jakiś taki mocno nawilżający kosmetyk by mi się przydał, zwłaszcza do pielęgnacji nocnej. Ten sprawował się bardzo dobrze, wszystkie namiary na ten kosmetyk i na ten z Helixium zostawię Wam oczywiście na dole, także będziecie wiedzieć, co ewentualnie sobie kupić, a ja Wam serdecznie polecam te dwa kosmetyki. I zużyłam dwa olejki. Ten z Ceptera miałam dość długo, bo to już będzie z 7-8 miesięcy, ale w międzyczasie miałam tak dużo bardzo dobrych olejków, że on tak troszeczkę poszedł w odstawkę, ale też nie mogę powiedzieć, że on był zły. Bardzo dobrze mi służył i to jest taka ta czerwona seria firmy Cepter dla skóry bardzo dojrzałej. I ja miałam chyba większość kosmetyków właśnie, to jest tak zwana La Danza, i one wszystkie mi się bardzo dobrze sprawiły, choć nie jednej osobie będzie się kojarzył Cepter wyłącznie z garnkami, natomiast oni we współpracy ze szwajcarskim laboratorium stworzyli właśnie własną linię, i nie tylko dla osób z dojrzałą skórą, dla młodszych, ale także i dla dzieci. Także jeśli macie ochotę spróbować czegoś naprawdę innego z innej firmy, to mogę Wam jak najbardziej polecić. I miałam też dwa olejki. Pierwszy to był z opuncji figowej, ja już go jakiś czas temu skończyłam, i tu miałam jeszcze jeden, też certyfikowany, i tutaj był olej z opuncji, mleczko pszczele i olej arganowy. I te olejki, tamto tylko i wyłącznie z opuncji, i ten z tą trójką olei nakładałam na całą swoją twarz, szyję i dekolt, ale także te oleje pielęgnowały skórę pod moimi oczami. I takie olejki certyfikowane Wam bardzo, bardzo polecam. Nawet nie wiedziałam, że aż tak dobrze one mi się sprawdzą, a zwłaszcza
opuncja figowa okazuje się być dla mnie najlepszym olejkiem. Tak, i widzę, że tutaj będzie jeszcze na pewno pielęgnacja, ale tutaj postawiłam sobie taki specyficzny dość kosmetyk, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się sprawdził i to jest L'Oreal Magic Retusz i ja rzeczywiście stosuję go jako retuszowanie swoich siwych włosów. Jeśli nie mam czasu na zrobienie odrostów, a już pojawiają się siwe włosy, a one dość szybko się pojawiają, bo już po 2 tygodniach ja widzę, że one mi się tutaj błyszczą, zwłaszcza tutaj przy linii włosów, ale także i na przedziałku, przepraszam, i nie chcąc nakładać farby, żeby nie będę farbować swoich włosów co 2 tygodnie, więc spryskuję sobie właśnie tym produktem właśnie te wszystkie moje odrosty i muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie to wygląda. A kolor wybrałam sobie chyba, jaki to był kolor? Już Wam mówię. Ciemny blond. Tak, ciemny blond i kupiłam nowe opakowanie. Także tam są oczywiście różne kolory. Jeśli Wam ciemny blond nie będzie odpowiadał, to jest ich tam z 5, może nawet 6. Także myślę, że też trzeba wiedzieć, który wybrać, żeby on też nie odznaczał się od koloru Waszych włosów. Ja wcześniej miałam brąz i on był troszeczkę za ciemny. Tak, także wybrałam ciemny blond i bardzo dobrze wygląda, nie jest jakiś to odcień rudawy, tak? Także ładnie się zgrywa z kolorem moich włosów. Także jeśli macie ochotę właśnie sobie tak coś tam podretuszować, coś Was denerwuje, to to się naprawdę sprawdza. Oczywiście to jest tylko do pierwszego mycia, ale aplikacja za pomocą tego, o tutaj tak, nie wiem czy to będziecie widzieć teraz, kurczę, to jest taki dziubek. I to bardzo fajnie tutaj można sobie dozować ten kosmetyk w to miejsce, gdzie uważacie, że jest coś do przykrycia. Jak się okazuje, to jeszcze nie koniec pielęgnacji twarzy, bo tutaj jeszcze w tych torbach znalazłam kolejne kosmetyki. I tutaj mam znowu ten certyfikowany olejek z pestek opuncji figowej. Go zużyłam i muszę Wam powiedzieć, że z tych wszystkich certyfikowanych olejków najbardziej pasował mi ten właśnie z opuncją. Cudownie pod oczami się sprawował, na twarzy, super. Także polecam Wam, tylko zwracajcie uwagę na to, żeby to był olejek certyfikowany, bo ja już miałam kiedyś właśnie z opuncją i on pachniał zupełnie inaczej. Także tam mogły być jakieś domieszki albo jakieś, nie wiem, zapachy dorzucone, a ten sprawdził mi się fantastycznie. I nawet nie wiedziałam, że ja jeszcze Wam w projekcie Denko nie mówiłam o tych dwóch kosmetykach z La Mer. Kupiłam wtedy 3, jeszcze mam jeden krem pod oczy, jakoś nie wiem dlaczego nie chcę mi się go otworzyć, boję się chyba, dlatego że ten krem, który tutaj mam w tym białym słoiczku, taki żelowy, on mi się nie sprawdził. Ale myślę, że tylko dlatego, że on był nieodpowiedni dla mojej skóry. Po prostu chciałam spróbować jakiś tam kosmetyk z La Mer. Wtedy była taka spora promocja, kupiłam 3 kosmetyki. Spośród tych 2 przetestowanych ten mi się nie sprawdził. Ale myślę, że dla skór młodszych z cerą taką powiedzmy normalną, mieszaną, może nawet i z tłustą, ten kosmetyk może być fantastyczny. Tego wykluczyć nie mogę. Natomiast dla mnie absolutnie, absolutnie nie. Natomiast olejek z La Mer mogłabym się tutaj rozpłakać. Bardzo mi szkoda, że już go nie ma. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się jeszcze trafi taka fajna oferta, ale będę obserwowała, bo ja chcę, już bym chciała go mieć. Wszystko mi w nim pasowało. I to działanie, jak moja skóra wyglądała, bardzo dobrze. Bardzo dobrze się utrzymywał na tym olejku makijaż, ale później było mi tak go szkoda, że używałam go tylko do wieczornej pielęgnacji. Makijaż wyglądał tak bardzo, jeszcze bardziej rozświetlony, mimo używania takich kosmetyków rozświetlających. Bardzo dobrze wyglądał właśnie podkład na tym olejku, ale tak jak Wam mówię, on był tak dobry, że szkoda mi było i tylko używałam go na noc, już to powiedziałam,
zapach, konsystencja, to, że ten olejek też nie był taki tłusty. No i później, jak wyglądała moja skóra, no to po prostu marzenie, tak, marzenie. Coś tutaj takiego włożyli, napchali, nie wiem czym, ten olejek. Ja wiem, że skład nie jest tam do końca cudowny, ale też nie jest zły. No, ale te kosmetyki po prostu robią coś ze skórą niesamowitego. Także ten olejek Wam serdecznie, serdecznie polecam. No i tak, moja ostatnia dwutygodniowa pielęgnacja opierała się tylko na kremach Bepanthen. Zużyłam jeden, tu go nawet rozcięłam. Teraz mam mniejszą tubeczkę, a tu zużyłam, tak, to jest ten sam, który mam w tej chwili, czyli Bepanthen Sensiderm krem. Tak, taki łagodzący. Łagodzi świąt i zaczerwienienie. I po tym zabiegu Retix-C po prostu był mi niezbędny. Tak, i jeszcze mam trzy kosmetyki do pielęgnacji swojej skóry, więc szybciutko. Nux, i to był tonik z płatkami róży. Tam płatków żadnych nie było w tym toniku. Jeszcze spojrzę, nie. Przepięknie pachniał różą, był taki dosyć zawiesisty, cudowny, cudowny. Polecam Wam, ja nie wiem, ja tą różę już, nie wiem, nigdy chyba od takich kosmetyków z domieszką, ekstraktami, z wyciągami z róży nie odstąpię, bo bardzo dobrze u mnie się sprawdzają i ten tonik chyba musiałam kupić na jakiejś promocji, ale to nie jest mój pierwszy raz. Już go miałam dwa albo nawet trzy razy, więc jak tylko go spotkam, to na pewno kupię ponownie. No i oczywiście aloesowy płyn micelarny odświeżająco łagodzący z Eveline, rewelacyjny, przepięknie zmywa makijaż, na pewno zaraz pójdę go kupić, a teraz ten płyn zastąpiła mi woda różana, nawilżająco kojąca właśnie woda różana. I muszę Wam powiedzieć, też z Eveline, że ja specjalnie nie widzę tutaj różnicy pomiędzy tymi dwoma produktami. Bardzo dobrze. Ja ją początkowo traktowałam najpierw ten, tak, płyn micelarny, później woda różana, a później były toniki, tak, toniki, jakieś tam mgiełki, serum, krem, olejek. Natomiast zauważam, że ta woda różana przepięknie także usuwa makijaż. Tak samo jak ta z tym aloesem. Więc zastanówcie się, co chciałybyście wypróbować. To nie są drogie kosmetyki, duże pojemności dostępne w chociażby Rossmanie. Bardzo długo zużywałam taki produkt ze słoni koko. I to miałam lotion i nie wiem, gdzie jest to puste opakowanie, czy ja już je zdenkowałam, a tu jest emulsja i to jest kosmetyk z witaminą C, oczywiście do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. Ja tak robiłam przez dłuższy czas, aż w końcu mi się tak znudził, że już smarowałam nim wszystko, ramiona, ręce, dłonie. Zbyt duża pojemność, ja się nudzę bardzo szybko kosmetykami i ja tak, wiecie, maksymalnie 2 miesiące to góra. Już bym potrzebowała jakiejś zmiany. Tu było 120 ml, ale nie mogę powiedzieć, że to był zły kosmetyk. Bardzo dobry. Lekka, ale mocno taka odżywcza konsystencja. Bardzo dobrze też nawilżał. I wiem, że tam w tych kosmetykach koreańskich z tej serii były też z innymi witaminami. Takie podwójne takie pary, tak? Czyli emulsja, lotion z witaminą C, albo emulsja i lotion z jakąś inną witaminą. Zobaczę, czy jeszcze słanie kogo jest w ogóle do dostania, bo słyszałam, że są problemy z dostaniem właśnie kosmetyków tej marki. A teraz pielęgnacja włosów i ja wiem, będę się powtarzać, bo ja już sama widzę, że prawie w każdym filmiku mówię o kosmetykach Alterna, seria kawiorowa i tutaj znowu mam szampon i odżywkę, ale to jest ta seria do włosów farbowanych. Skończyłam, kupiłam nowe, te dla włosów, przeznaczone dla włosów puszących się, niesfornych, kręconych.
dobrze mi się sprawdziła, ta była też świetna i cieszę się, że będę kontynuowała swoją pielęgnację włosów właśnie z tymi kosmetykami. Jeśli macie problemy takie jak ja, macie na przykład bardzo dużo włosów, ale są bardzo cieniutkie, takie plączące się, trudne do rozczesania, może troszkę też i przesuszone. Moje włosy teraz są rozjaśnione i wciąż farbowane, więc one naprawdę wymagają wielu, wielu kosmetyków, tak, żeby wyglądały tak, jak wyglądają, choć dzisiaj nie wiem, jak one tam wyglądają, bo są trochę takie pogniecione. Po prostu spiłam je na noc i chyba nie były zbyt dobrze wysuszone i widzę, że tu takie jakieś dziwne zagnioty się porobiły. Ale to nie jest istotne. Muszę Wam powiedzieć, że to nie są tanie kosmetyki. Jak wiecie, dostałam w świetnej promocji i zrobiłam sobie zapas. No i tak, i to są rewelacyjne produkty, które naprawdę robią dużo dobrego moim włosom. Czy się sprawdzą u innych, nie wiem, ale dopytywałam się moich znajomych. Wy też piszecie mi, że jesteście zadowolone, więc coś w tym musi być. Bardzo mocno skoncentrowane kosmetyki, bardzo mocno. Ja je używałam, gdybym miała je używać tak bez przerwy i już jakby nie sięgać po inne, to myślę, że przy moich długich włosach wystarczyłyby mi na 4 miesiące. Myślę, że tak. I tak jak Wam mówię, niewielka ilość, trzeba to rozrzedzić, czy to szampon, czy odżywkę i dopiero nakładać na włosy. Bardzo mocno się szampon pieni, odżywka, naprawdę niewielka ilość. Zresztą ten szampon jest świetny i ten z tej drugiej serii, że on po prostu nie pozostawia włosów takich szorstkich. W związku z tym odżywki nakładam bardzo, bardzo mało. Tak, ale mogę Wam chyba pokazać. Mogę czy nie mogę? Nie, nie mogę. Zresztą wiecie, co kupiłam. Bez przesady, nie będę w kółko tego pokazywała. Skończyłam też ten primer i on świetnie... O, tutaj jeszcze coś troszeczkę zostało, muszę to wydobyć. Świetnie mi się sprawdzał Bumble, chyba tak to się czyta. Wtedy, kiedy chciałam na przykład lukówką zakręcić sobie włosy, to spryskiwałam. To jest miniatura, tak do dostania w Sephorze, tuż przy kasach. Nie wiem, czy będę kupowała znowu miniaturę, bo ona mi się bardzo szybko skończyła. I to jest kosmetyk, który chroni moje włosy przed wysoką temperaturą, bo tak to poza tym niewiele robi. Fakt, że po nim też włosy można rozczesać, ale gdybym tylko i wyłącznie go stosowała jako taki kosmetyk, który ma mi pomagać rozczesywać włosy, to on by mi nie pomógł. Natomiast świetnie ochrania moje włosy przed wysoką temperaturą i mam nadzieję, że on do tego jest w ogóle przeznaczony. To się chyba ostatnio nie wczytywałam, ale jeśli tak cały czas to robię i kupuję, to widocznie musiałam to kiedyś przeczytać, więc polecam Wam. I fajnie, że jest taka miniatura, bo możecie sobie kupić i przetestować, czy będzie to dla Was odpowiednie. Moroccan Oil i to jest taka kuracja. Ja mam wersję light. Malutka pojemność, 25 ml, to jest taki olejek, który nakładałam wyłącznie na końcówki. No i on po prostu je tak zabezpieczał, że ja nie wiem, kiedy ja ostatnio byłam u fryzjera. Oj, dawno, dawno, trzeba by było troszeczkę odświeżyć tutaj właśnie te moje końcówki, ale jednak wtedy, kiedy używa się właśnie takich kosmetyków, to ta wizyta u fryzjera nie jest konieczna już natychmiast. Bardzo, bardzo dobry kosmetyk. Zresztą wiecie, ja mam też tą odżywkę i ten szampon, który tak nie do końca mi się sprawdził, ale go używam i będę go używała. Cała ta linia Moroccan Oil po prostu pachnie bosko. I ta kuracja tak samo. Tak, kuracja. Kuracja light, 25 ml. Więc polecam. I ostatni kosmetyk do pielęgnacji włosów i to jest regenerująca odżywka w piance i tu jest argan i złoto 24 karaty. Elbiotica Biovax. I tak jak dostałam tą piankę, to tak sobie pomyślałam, nic z tego nie będzie. To będzie zbyt delikatne, nie za bardzo.
okazuje się, że świetna, naprawdę świetna odżywka, fajna aplikacja. Ta piana była twarda, sztywna, to nie było jakieś tam, wiecie, taka pseudopianka, nie, taka wręcz jak do golenia, zbita, twarda, świetnie się rozprowadzała po całej długości włosów, tylko musiałam ją troszeczkę dłużej potrzymać, tak ją tam wgniatałam w te włosy, oczywiście na wilgotne włosy, a później spłukiwałam. Bardzo, bardzo fajna, taka ekspresowa odżywka, no. Mogę Wam polecić, naprawdę, super rzecz i niedroga. Zresztą dodam to, ja chyba nie trafiłam jeszcze na zły kosmetyk z Elbiotiki, właśnie z tej linii Biowax. Wszystkie mi się sprawdzały, to wszystkie te maski, szampony i nawet ta pianka. Także i te też takie bez spłukiwania, tam oni mają też takie olejki na końcówki chociażby. Bardzo fajne mają produkty i niedrogie, więc polecam. Ja tu się schylam jeszcze do torby, a tam na dnie tylko jedna rzecz została i bardzo dobrze, że jeszcze teraz przy tym projekcie Denko opowiem, bo dopiero mówiłam o tej piance, więc słuchajcie, założę sobie okulary i muszę Wam o tym produkcie powiedzieć coś więcej, dlatego że mi się fantastycznie sprawdził i słuchajcie, powiem Wam tak, najpierw zacznę od tego, ja się już ekscytuję, Elbiotika Biowax Botanik, termokuracja, zabieg do olejowania włosów i mamy tutaj w składzie olej z maliny morożki, olej z czarnuszki, olej bawełniany, regeneracja włosów i tutaj 99% składników pochodzenia naturalnego, bez parabenów, bez SLS-ów. I to jest coś fenomenalnego. Ja ostatnio byłam w sklepie, bo chciałam sobie olejować włosy, tak troszeczkę tam podreperować. I słuchajcie, ja tego nigdzie nie mogłam znaleźć, nie wiem, ja oczywiście te saszetki dostałam od Elbiotiki, miałam ich może 3, przepięknie ten olejek pachnie właśnie maliną, tą maliną morożką i jeszcze to czuję i nakładałam i na suche i na mokre włosy, fantastycznie wyglądały one po właśnie tej termokuracji. Opakowanie wystarczyło mi na 2 aplikacje, zresztą to chyba gdzieś tutaj jest nawet napisane, ale muszę Wam powiedzieć, że przy długich włosach ja tak gdzieś od ucha w dół nakładam sobie olejek, chociaż też niekiedy tam od samej nasady. To wszystko zależy, jakie to są olejki, ale tu całe opakowanie było zbyt dużo, byłoby zbyt dużo, a połowa super. Więc tak, na długie włosy 2 aplikacje jak najbardziej, na krótkie to już w ogóle nie wiem na ile aplikacji. Świetna rzecz, naprawdę z całego serca Wam polecam, jeśli lubicie właśnie olejować swoje włosy, regenerować, dawać im coś jeszcze więcej, to możecie być zadowolone. Ja się cieszę, że właśnie takie oleje tutaj są, bo gdyby tu się znalazł olej kokosowy, to myślę, że to nie wpłynęłoby dobrze na moje włosy, bo ja wiem, że właśnie olej kokosowy bardzo puszy moje włosy i one w ogóle wyglądają fatalnie po właśnie po tym oleju. Natomiast te 3 rewelacyjne, rewelacyjne. I teraz muszę tylko, zaraz odłożę sobie tutaj na bok, żeby nie wyrzucić i zaraz to sobie muszę kupić, bo przydaje się od czasu do czasu taka właśnie kuracja. I jeszcze na to nakładam sobie czepek, turban, trzymam kilka godzin. Tak jak Wam mówię zawsze to i powtarzam i powtarzać będę, w zależności od tego, ile mam czasu. Ale jeśli już decyduję się na taką kurację, no to wtedy muszę mieć po prostu czas. I fajnie jest potrzymać te oleje na włosach dłużej. Wtedy one zdecydowanie ładnie wyglądają i przez dłuższy okres czasu to się na włosach utrzymuje. I to już wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym filmiku przedstawić, choć jeszcze jedną mam reklamówkę z produktami do pielęgnacji ciała, ale myślę, że to już byłoby zbyt wiele, więc jeszcze ją sobie zostawię i coś tam będę dorzucała, więc niech się szykuje kolejny projekt Denko.
Ach, jeszcze chciałabym Wam zadać pytanie, co Wy zużyłyście takiego fenomenalnego, co Wam tak bardzo przypadło do gustu? Co Was ostatnio tak bardzo zachwyciło, czym chciałybyście się podzielić? Bardzo chętnie przeczytam, może ktoś jeszcze skorzysta z Waszego polecenia, z Waszych rekomendacji. Także proszę, zostawiajcie takie informacje pod tym filmem. A ja już żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych moich filmików. Cześć!